wybieram się w najbliższym czasie, jestem umówiony, wybieram się na potężną, wielką inwestycję, jaka jest prowadzona na terenie naszego wysypiska śmieci i która będzie służyła między innymi do potężnej, wielkiej, wtórnej segregacji. Ale z tego płyną pewne konsekwencje. Otóż miasto przy pomocy środków unijnych realizuje wielką, potężną inwestycję wartą 60 milionów złotych. Próbowałem się dowiedzieć, czy ktoś przeprowadził kalkulacje i badania dotyczące tego, jak to wpłynie na najbardziej opłacalny system segregacji śmieci w mieście. Otóż świat już dawno ten szał segregacyjny, gdzie segregacja odbywała się drobiazgowo na etapie pierwotnym, czyli tam, gdzie śmieć powstaje, świat ma już dawno za sobą. Ten system okazał się być systemem zdecydowanie najdroższym. I wszędzie wszyscy idą w kierunku segregacji wtórnej właśnie, poprzez tego typu inwestycje i tego typu węzły, na dole, czyli tam, gdzie są mieszkańcy, zostawiając jakby segregację podstawową, czyli segregację na tak zwanej podstawowej wersji, na tak zwany śmieć czysty i brudny, czyli biologia, czyli brudny śmieć oddziela się od śmiecia czystego, ewentualnie wzbogacając go, że gdzieś szkło, gdzieś makulaturę się oddziela. I teraz realizując taką inwestycję, ja jestem już też po pewnych rozmowach, po pewnych konsultacjach i przymiarkach, okazuje się, że ten system segregacji, który jest w tej chwili realizowany w Grudziądzu, jest najprawdopodobniej systemem z punktu widzenia Grudziądza nieopłacalnym.